Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Pała, albo... Po, pała? No nie wiem, tu jest A z jakąś kreseczką, jest jakiś kurka akcent, nie wiadomo co, ale na stronie yy, facebookowej yy, yy, Browaru Ziemia Obiecana było napisane takie sugestie, że to się wymawia pała. No więc pała. PAWA New Zealand IPA. Tutaj mamy takiego, ja nie wiem, jakiegoś skorupiaka, jakąś, jakiegoś małża, jakąś, ja nie wiem, perłopława, ciul wie co to jest. Natomiast um, według um, profilu um, facebookowego jest to PAWA, to jest określenie na jakiegoś tam morskiego ślimaka. I to jest takie, że tylko w Nowej Zelandii tak mówią na tego rodzaju ślimaka. No, wiadomo, yy, znaczy szanuje, bo w browarze Ziemia Obiecana napisali, że po prostu, no, wygooglali wszystkie możliwe skojarzenia z New Zealand IPA, z Nową Zelandią, i wyszło im, że wszystkie już zostały użyte. I szanuje, że nie poszli w jakieś tam haka, bo już było jakieś tam pał, pija i tak dalej, tylko dobra, to poszukamy, we need to go deeper, tak, i dokopali się do pały, pała. No i takim sposobem jest takie piwo. Trochę słabo o tyle, że jest bardzo dużo y, fajnych takich memicznych nazw y, właśnie w, serii Ipek e, e, browaru Ziemia Obiecana i ta mam wrażenie do tych takich zapadających w pamięć nie należy. Dobrze. E, co należy e, tutaj e, przeczytać? bo chciałem powiedzieć, co należy schejtować, bo wiem już, co należy schejtować, ale zaraz do tego dojdziemy. Piwo niepasteryzowane, niefiltrowane, skład, woda, słód jęczmienny, słód przeniczny słód owsiany, chmiel, drożdże, alergeny, słód jęczmienny, pszeniczny, owsiany. Chmiele. Motueka, Enigma, Waititi, Nelson Sauvin. E, czyli chyba Enigma jest australijska, a Motueka, Waititi i Nelson Sauvin są... Nie, Nelson Sauvin też... Nie, Nelson Sauvin jest nowozelandzki. Są nowozelandzkie. Tam zresztą chyba na Facebooku napisali, że o Enigma z Australii, ale to blisko. No tam będę nie tak blisko, nie tak blisko. E, to z naszej europejskiej perspektywy się wydaje, że to jest blisko, to jest daleko w chuj. E, tam e, chyba się 4 godziny trzeba lecieć, żeby dolecieć z Nowej Zelandii do. Do Australii samolotem, więc to jest tak, tak blisko, jak z Polski do Portugalii, albo gdzieś tam jeszcze dalej na wyspy Kanaryjskie. No ale z perspektywy Europy, no to rzeczywiście rzut kamieniem. Co należy schejtować? Schejtować należy brak ekstraktu i co mi się podoba, już w komentarzach, jak pojawiło się o tym Pał, pojawiła się etykieta i tak dalej. Kopyr będzie Was hejtował za brak podania ekstraktu. Na co odpowiedź browaru? Ale my podajemy na Antapcie i to jest 17 Belgię. Nie wszyscy korzystają z Antapta. Ja na przykład nie. I jeżeli browar by to podawał pod QR-kodem, to jeszcze bym to zrozumiał. Ale kurka, po Antaptach to ja chodził i szukał, nie będę. Więc hejtuję. A alkohol to 6,8%. Po co mi ten otwierać? Alkohol to 6,8% alkoholu. Dobra, spróbujmy tę e, pałę. E, koszulkę e, Nie ma lipy e, założyłem, bo zwykle, e, znaczy moje przekonanie jest takie, że browar ziemia obiecana dowozi. Zobaczymy, czy tak jest też tym razem. Piwo bardzo jasne, yy, świetliste, soczyste, yy, z yy, drobno-pęcherzykową, prawie że śnieżno-białą pianą. Prezentuje się bardzo dobrze. Białe owoce, czyli tak jak powinno być przy New Zealand IPA. Chciałem powiedzieć: wiecie co. Olej słonecznikowy. O, a teraz też takie ciasto weszło, ale takie... Co to za ciasto? Hmm. Kurka. Takie jakieś zbitą śmietaną, ale to nie może być diacetyl. No nic, spróbujmy. Średnie wysycenie dwutlenkiem węgla, a nawet średnio wysokie, mogłoby być nawet trochę niższe. Piwo takie półwytrawne, jeżeli chodzi o słodycz, bo mm, na pewno jest treściwe, gładkie, ale nie jest bardzo słodkie. Zresztą znaczy, 17, no wiadomo, teraz tutaj um, są, są um, jakby wiele tych um, double ipek, triple ipek, no to jest są osiemnastki, dwudziestki i wyżej, więc. To nie jest bardzo dużo. Z drugiej strony 17, no to już jest trochę więcej niż, yy, niż 16, czyli taki dolny poziom dla ipki. No, IP. będę sprawdzałem, czy jest napisane double IPA, ale nie New Zealand IPA, yy, IPA czyli NZ IPA. Kiedyś to był w ogóle osobny styl, yy, yy, ale potem to jakby. Do, do, doszli wszyscy do wniosku, że to trochę bez sensu, nie? To znaczy inaczej, nowozelandczycy pewnie mają prawo taki styl propsować i, i jakby sobie ważyć, tak jak my propsujemy Polish IPA. Natomiast w skali całego świata, no NZ IPA trochę to już jest taka koncepcja, no nie będziemy dla każdego, prawda, kraju robić osobnego stylu IPA, nie? Wiadomo, dla nas, dla Polski, dla polskiego chmielarstwa Polish IPA jest czymś istotnym. No ale już German IPA? A nie, no już nie róbmy se jaj, nie? Slovenian IPA? E, czeska IPA? No to Czechów rozumiem, jeżeli będą sobie robić chipa, nie? Dobra, e, więc e, trochę ta koncepcja na New Zealand IPA odeszła w, 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 mrok, w mroki kraftu. Piwo jest dobre, nawet bardzo dobre, ale niczym mnie nie zachwyca, nie rzuca na kolana. Jest po prostu dostarczone to, co miało być. Czyli jest dużo białe, białego klimatu. Białego w tym sensie, że te chmiele nowozelandzkie one słyną właśnie z tych nut um, winnych, białych owoców, um, nafty. I teraz tak, ja ich już od jakiegoś czasu nie wyczuwam, ale wyczuwam ten <śmuszny> olej słonecznikowy. I olej słonecznikowy jest. Piwo nie jest za słodkie, nie jest też za gorzkie. Znaczy, goryczka jest niska. Nie czarujmy się. Może średnio niska, ale raczej bym powiedział, że niska. Mm. Piwo jest przyjemne, bardzo dobrze się je pije. Czegóż chcieć więcej? Wasze zdrowie.